Jak ja zacząłem trenować z ketlami, to pamiętam, że właściwie wszystkie ćwiczenia zaczynałem od 16-kilogramowego odważnika. Na sali był wtedy największy odważnik, to był 40. Nie wiem, czy go byłem w stanie przenieść w ogóle z jednego miejsca na drugi. W tej chwili 16 to jest odważnik no, raczej do rozgrzewki, a czasem nawet za mały do rozgrzewki. A 40 to jest już nawet za mały do niektórych ćwiczeń, które teraz wykonuję. Ten progres w ketlach też fajnie widać, bo widzimy, że te ketle się zwiększają z roku na rok i ćwiczymy większymi, a te, których zaczynaliśmy, to gdzieś tam siedzą w rogu i się kurzą. Właściwie taki pierwszy sport, który uprawiałem na poważnie, to była capoeira. Capoeira była dla mnie właśnie taką fajną formą nauki panowania nad ciałem. Tylko brakowało trochę w tym treningów siłowych. Szukałem jakichś dodatkowych rzeczy, które mógłbym się rozwijać. Zaczynał się w Polsce ten cały ruch street workout, więc zacząłem trochę ćwiczyć na drążkach, trochę tej kalisteniki, a kettle trafiłem zupełnie przypadkiem. Ja trenuję kettle w metodzie hardstyle, którą dzisiaj reprezentuje głównie Strongfirth w Polsce. I to jest taka metoda opracowana przez Pawła Caculina, która łączy trochę metodykę trójboju siłowego, poniekąd z gimnastyki, umiejętność generowania napięcia ciała, odpowiedniego oddechu. Jest to trening w dużej mierze siłowy, czyli oparty na większych ciężarach, a na mniejszej liczbie powtórzeń. Staram się wytrenować nasze ciało, aby było w stanie z pełnego luzu do pełnego spięcia zapracować jak najszybciej. To jest przepis na to, aby wygenerować jak największą moc. Metodą Pawła Caculina zajmuje się od 2009 roku. Ja Emila doskonale pamiętam, jak robił swoje pierwsze szkolenie Strongfirth i zauważyłem, że tą motorykę, którą nabrał poprzez tą sztukę walki, znakomicie mu się to przekłada na trenowanie z ketlami. I rzeczywiście Emil jest tak naprawdę bez smarowania jedną z takich osób w Polsce, u których technika jest naprawdę pozbawiona jakichś takich odchyleń od normy, na które większość osób w Strongfirth jest bardzo wyczulona. Widać u niego ten progres nie tylko na tle siłowym, ale tym również, co zrobił od początku pod kątem techniki i doskonałości ruchu. Pod tym kątem jest wzorem do naśladowania. Gdzieś tam z tyłu w tle jeszcze miałem tą ideę, żeby dostać się do Top Teamu, czyli takiej grupy najbardziej zaawansowanych osób w Polsce, które trenują z ketlami, hardstyle. Top Team jest czymś, co daje ludziom sens, tak mam wrażenie, niejednokrotnie do trenowania, ponieważ jest to cel wbrew pozorom bardzo odległy dla bardzo wielu adeptów pracy z żelazem, dlatego pozwala im to mieć naprawdę taki motor do działania przez długi, długi czas, bo niejednokrotnie ci ludzie walczyło to po 2, 3, 4 lata. Po paru miesiącach działalności Akademii zacząłem przygotowywać pierwsze osoby do wyzwania Top Team. Top Team gdzieś tam mi się marzył, ale w sumie nie sądziłam, że to realne. Dopiero później zaczęłam myśleć, że mogę to zrobić. Jestem 13. kobietą w Polsce, która dostała czerwoną koszulkę Top Team, pierwszą z Warszawy, która dostała czerwoną koszulkę Top Team i pierwszą z naszej Akademii. Przychodziło mi gdzieś tam przez myśl, że mogłoby moje zdjęcie zawisnąć na tej ścianie. To bardziej na zasadzie, ale by to było. Zaczynałam praktycznie od zera, więc na początku to zupełnie nie było do pomyślenia, że to jest w zasięgu ręki. Jak już się dowiedziałam, jakie to jest wyzwanie, to stwierdziłam, że to jest coś dla mnie. Droga do Top Team zajęła mi niecałe półtora roku. Do Top Teamu przygotowywałam się około pół roku. Wszystkie dziewczyny, które przygotowałem do Top Teamu, są na dietach wegetariańskich. Część jest na diecie wegańskiej. I to jakby w ogóle nie przeszkadzało temu, żeby zaczynać na przykład od tych 8-kilogramowych ketli, a potem robić ten progres i dostać się do Top Teamu. Trenując ketle, rzadko myślę o tym, czy dieta roślinna ma na to dobry wpływ, bo dla mnie to jest absolutnie naturalna dieta. Jestem wegetarianką od prawie 20 lat, a weganką wydaje mi się, że od 8. Świetnie się czuję, mam dobre wyniki, więc chyba jestem przykładem na to, że się da. Jak przyszłam do Akademii trenować, to odżywiałam się tradycyjnie. Jednak zobaczyłam, że duża część osób w Akademii, w tym Emil, trenuje na diecie roślinnej. Stwierdziłam, że sama też chcę tego spróbować, więc zrobiłam sobie challenge i przez 2 tygodnie odżywiałam się tylko roślinami. No i się udało, a przy okazji stwierdziłam, że bardzo dobrze się czuję, więc przy tym zostałam. Do tej pory jestem weganką, a że przy okazji jestem dietetykiem, to wiem, że to jest dla mnie zdrowe i na pewno taką dietą nie mogę sobie zaszkodzić.
Love Team na pewno mnie zmotywował do działania. Zresztą do tej pory jest takim punktem odniesienia dla mnie, że jeśli bardzo czegoś chcę osiągnąć, to mi się to uda ciężką pracą. Był to bardzo duży wysiłek fizyczny i psychiczny. Żywiłem się głównie mięsem i nie lubiłem warzyw specjalnie, więc przed 2 lata musiałem tam sam siebie przekonać, że jednak wegetarianizm będzie okej. No po prostu wiedziałem, że jedzenie mięsa jest niezgodne jakby z moim sumieniem. Nie jestem w stanie tego w żaden sposób pogodzić. No i też wiedziałem, że wtedy docelowo chcę przejść na weganizm. Za wiele o weganizmie to nikt nie słyszał. Jedyne, co słyszałem o weganizmie, tylko że jest niebezpieczny, niedoborowy. I poznałem inne osoby, które są na diecie roślinnej. No i jak się okazało, że są takie jak wszyscy inni, no to po prostu przyszedłem na weganizm. Zamieszkałem z weganką też wtedy, więc i tak nie miałem wyjścia. Trochę jest tak, że on dzięki mnie został weganinem, a ja dzięki niemu zaczęłam ćwiczyć. Ta przygoda ze sportem tak na poważnie zaczęła się właśnie w momencie przechodzenia na weganizm. Często pojawia się taki zarzut, że ktoś zbudował sobie siłę wcześniej, jedząc mięso, a potem, nie wiem, przeszedł na weganizm i już korzysta z tego, co zrobił wcześniej. No ja na przykład wcześniej nic nie robiłem. Nie wiem, jak się trenuję w ogóle, jedząc mięso. Nie było praktycznie żadnych informacji na ten temat w internecie, więc stwierdziłem, że z Martą założymy sami stronę, która mogłaby pomagać innym takim ludziom jak my, żeby dowiedzieć się czegoś więcej na temat diety roślinnej w sporcie. I tak powstał Vegan Workout. Let's go back home. Let's go! Poznanie Patryka w ogóle uważamy za jedną z najlepszych rzeczy, która nas spotkała podczas prowadzenia Vegan Workout. Odezwaliśmy się do niego po raz pierwszy. Tak po prostu, czy nie chciałby przyjechać na tydzień wegetarianizmu. Patryk się zgodził i naprawdę było super. Od tamtej pory jesteśmy cały czas w kontakcie. Patryk zaprosił nas na premierę Game Changers do Berlina. There is need for change. A lot of men are just culturally in a very different world. Where from their perspective, veganism is something that is associated with not being manly or something like that. We want to present an alternative perspective on that. There is a story to be told, there is information to be presented to the public that is game-changing in terms of turning society around. In the Berlin area, there was no like back to the roots, old school, hardcore strength training gym, which would cater for different kind of strength athletes. And then at the same time, people who set it up, we're all vegan, so we wanted to make the whole gym vegan. It's not only for vegans, obviously, but everything we have there is vegan, from the protein shakes to the bars and snacks and stuff like that. And the nutritional advice we give is vegan. So numerous people, dozens and dozens, maybe even in hundreds, have then like learned about veganism and gone vegan. So quite a large percentage, something like 25% of the members are vegan at the gym. When I compare it to when I went vegan, a lot of stuff has changed. Back then, I was still discussing with people if it's even possible to be on a vegan diet and survive. And now I'm just discussing if it's better for you or if it's just as good. Come on! The overall perspective on a plant-based diet and working out has changed a lot, especially with younger athletes. It's different with athletes who are older, because if you take a look at the fitness industry and you take a look at the media that is there, there's not a lot of variety, so you have just a few print magazines and that's it. And they're feeding people the same bullshit for decades. So if you are having that for 20 years, it's kind of hard to change perspective. So for older athletes, it's not that easy, but younger athletes, they're, I know a lot of them who are very open for veganism or who are plant-based, and that's an interesting development to see. You're gonna go out and pivot. I was working on the film and really uncovering all of the athletes who are out there and all the science that's out there. I felt there was a really big paradigm shift that's coming. I think we're just on the cusp of, you know, seeing a big change, and I think 5 years from now the world will be very different. And I think a lot of people are shifting and eating a lot more plants and realizing the athletic benefits. Plant-based eating is going mainstream now, and I think moving forward that change is going to happen even quicker.
Po premierze Game Changers coraz więcej osób jest też zainteresowanych dietą roślinną w kontekście sportu. W tej chwili przygotowujemy też książkę pod tytułem Weganizm na start. Włączymy jakby i sport, i dietę, podstawy żywieniowe dla sportowców i o tym, jak zacząć trening siłowy. Po części taka książka jest też zwieńczeniem jakby tej naszej pracy, którą do tej pory włożyliśmy w ramach Vegan Workout i takim podsumowaniem tego wszystkiego, o czym piszemy na temat diety roślinnej przez ostatnie kilka lat. Właśnie dostałam książkę od Marty i Emila. Weryfikuję ją pod względem dietetycznym. Nie przypuszczałem, że to się wszystko rozwinie w tym kierunku. Myślałem, że po prostu będę sobie ćwiczył przy okazji powstania Vegan Workout i coś tam na temat diety roślinnej będziemy mogli przekazać też innym osobom zainteresowanym. No, a skończyło się na tym, że pracuję w Akademii jako instruktor kettlebells. W uznaniu zasług trenerskich udało mi się też zdobyć koszulkę Top Team Instruktor, która nadaje Centrum Kettlebell Polska. Takich osób jest w Polsce w ogóle niewiele. Pamiętam, no, pierwsze zajęcia to było 6 osób. W tej chwili w Akademii trenuje ponad 100 osób, przypuszczam, że to jest około 150-160. Miałem taką nadzieję, że poza tym, że będziemy sobie ćwiczyć z ketlami i będziemy tam robić jakieś wyniki, to przede wszystkim uda się zbudować jakąś fajną społeczność i ludzie będą się cieszyli, że tu przychodzą i ćwiczą, a jakby to, jakie będą wyniki tych treningów, to jest troszkę na drugim planie, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby się dobrze bawili. To jest bardzo fajny moment na to, żeby zastanowić się też nad naszą dietą, dlatego że jesteśmy chociażby u progu zmian klimatycznych. Bardzo dużo rzeczy zależy od tego, w jaki sposób konsumujemy, w jaki sposób jemy. Jesteśmy w takim momencie, że faktycznie możemy mieć wpływ na rzeczywistość poprzez to, co kładziemy na talerz. Jest rośliny, podnoś żelazo.